myślałam, że na razie, że dzisiaj to tylko tak, bo nie macie na czym pograć. Dzisiaj ja w ogóle fajnie by było mieć, kurczę, Hammonda w zespole, czy fajną Hammond disk, która zagra, nie? Wystarczy, że Hammond zrobi. No właśnie tak powiedziałaś, że tak nie trzeba. Co ty w ogóle grasz? Co? Co wy w ogóle gracie? A ja gram w zespole Salto, to jest taka, nie wiem, psychodeliczna muza lata 70. Trochę taki rock progresywny, trochę blues, trochę, nie wiem, wszystko. Super. Także my swoje kawałki tylko gramy, więc... Łatwo to ogarnąć. Nie trzeba myśleć. Czegoś nie umiesz, to robisz to prostsze. Tak. Nie, no w różnych składach trochę tam pograłam. Z Grześkiem graliśmy w takim folkowym razem, ale tak on coś nie szedł. Nie szło Grześowi. No, grałem nierówno, to zrezygnowaliśmy z grania, że nie podoba nam się ten projekt. No i mega dużo potem grałam okay, takich bluesowo-rockowych go nie ma, to, ale to... okej okay jest jednak. Jesteś sam Grzesiu. No, trochę miałem jakieś tam kiedyś korepetycje, ale generalnie nie wiem, jakoś od gimnazjum po prostu a no, ty czytasz, czy nie? Tak dla siebie. No, tak Avista to nie. A czego? Co? Pytałem się, czy nuty czyta. No. Bo my to czytamy na zespole Avista, nie? Dostajemy i mamy grać. No, już tak najlepszy trening. Jako samouk nie miałam jakiejś super motywacji do tego. Zresztą po prostu bardziej się zawsze rzucałam, nie wiem, jakiś zespół i tak, nie wiem, bardziej ćwiczałam, żeby ze słuchu coś zaimprowizować, nie wiem, w jakiejś tonacji czy coś, wysłyszeć, jakie tam są akordy i tak dalej. No to ja też czasem, jak mi się coś tam podoba, to próbuję najpierw sam zobaczyć, jakie te akordy, ewentualnie później sprawdzić, nie? Ale co, akordy czytasz, nie? Nie, no tak, tak normalnie to bez problemu, tylko po prostu w takich, no... Ale też na przykład inaczej pewnie, no pewnie w ogóle wszystko inaczej układasz na klawiszach, niż na przykład, bo my mamy, powiedzmy ja mam wyćwiczone układy takie jazzowe, a jak chcę coś innego grać, to wtedy sobie sam ale ja układam, trochę jazzowych akordów też się uczyłam tak na potrzeby po prostu zrozumienia tego, jak to działa i tak dalej. Skala... A jak grasz na przykład demol? Taki jazzowy? Załóżmy, że ktoś ci gra na basie i byś zagrała demol. Tak, lubię grać. No, ale czyli z D. Ale tylko... Ale grasz z podstawą, nie? Tak, no. No, bo na przykład zabronione jest granie podstaw w jazzie. Tak, zabronione. Pan Markowski się krzywi. Czy nie krzywi, nie? Bo na przykład jak w jazzie, no to gramy, jak gdyby są dwa układy, że pierwszy zaczyna się od tercji, tercja kwinta, septyma nona. Zagraj na przykład ten, jak tak masz. Panie profesorze, wtedy jest takie brzmienie. A drugi to jest od septymy. Te same dźwięki, czyli od C. C, E, F, A. A no to właśnie tak gram. Tak, tak grasz, no. A ja widzę, że jest mały słów, bo jest D. A, spoko, no to dobra. A drugi to jest właśnie od tego. No to, no to znaczy, w sensie, zagrałem tu, ja normalnie właśnie nie gram tej podstawy. Ale myślałam, że jak się gra tak i nie wiem, nic innego nie gra, na przykład podstawy, no to wtedy gram, nie? No, ale zresztą dużo nawet jazzmenów czasami zagra z tym akordem, tym dźwiękiem i tam się też nic nie dzieje, nie? Tylko no właśnie. No, wtedy się utwór wysypuje. Wtedy jak jakiś pianista zagra podstawy. Kto zagrał? No właśnie. Wszyscy się zatrzymują, kto to zagrał? Kto zagrał? Tylko u nas, taki mój nauczyciel i też na lekcjach harmonii zawsze mamy to, on zawsze mówi, żeby nie odbierać pracy basiście, nie? Basista ma zagrać podstawę, ty masz nie grać tego, nie? A może Sister Sadie? A jeszcze co my graliśmy? Bo właśnie, może byśmy spróbowali nie, z Hammondem Song for You? No. Może by było fajnie. Ale jak to dobrze, ja nie będę umiesz Song for You? Umiem. Umiem bardzo ładnie nie grać. Mam nadzieję. Andrzej,
Znaczy, no to i tak jak do tego ma być wokalistka, to bez sensu. Nie, stary, tak mnie napieprza, bo mi usta pękły. Ty powinieneś wszystko grać. W sumie ja też powinienem wszystko. Ja. A nie, dzisiaj mi się tak do dupy gra po prostu, bo mnie tak napieprza. Stary, nie mówię ci, bo mnie... Dobra, nie wiem. To jest tak, jakby się do dupy palca skręcił. A co chciałeś? No same tanie nie mogę znaleźć. Chyba, że znajdę w internecie po prostu. Czy ja? Czy mogę znaleźć tych, które wrzucałem, a nie mam ich w telefonie, wiesz? Karolina! Wiesz, mój telefon? Gdzie jest? Czerwona, tam z przodu. Co, ty nie wiesz, że... Ale z drugiej strony, nie, z drugiej strony jest. Dzisiaj wnoszę, więc... Musisz to iść. No, pogramy chyba jeszcze coś krócie, nie? No, no pewnie. Bardzo dziękuję za ładowarkę. No, bardzo proszę. I bardzo dziękuję tutaj za użyczenie miejsca. Nie, no słuchajcie, kurde, mam nadzieję, że będzie się przychodzić częściej. No taki był zamysł. A nie, że tylko przyjdziemy, zagramy jakieś główne... Pójdziemy. Nie, no słuchajcie, kurde... Będziemy grać ten sam maszyn? To jest czysta przyjemność, słuchajcie. Oho, tak? Może nie, no, jest, że nie ma kto za długi grą melodię. Co będzie się na zmianę? No, dziękujemy. To ja mogę zagrać. Albo dobra, no to zagrajmy. Saksofon coś takiego kurde w sobie, że można dmuchnąć cokolwiek, jest okej. Okay. No, coś tu jest, że po prostu... Sam dźwięk. Nawet... jest starczy czasem, jak się tylko machnie. Ja to wiesz, bo na trąbce to już trzeba tam coś z niej wydobyć, nie? Ale saksofon trzeba też tak, tak? Szlachetny dźwięk, no, że nie wiem. No. Może tak jest. No, od kiedy grasz? No, nie. No, w czwartej klasie jestem, co się dzisiaj? Ale już na coś się życzy. Nie wiem, tak od jakoś 5-6 lat, ale ja, bo ja byłem na perkusji przez
przez dwa lata, a potem się na saksofon przeniosłem. Więc powiedziałem, a no to idę spać. Ogólnie to nie ćwiczę. To już koniec, nie muszę. Nie mam kompletnie czasu. Pan tak powiedział. Tyle co poćwiczę, ja jeszcze do szkoły wtedy. Liceum, ale... Do liceum jeszcze? Tak. No, maturę mam. Od tym roku. Od jestem. 19 lat. Znaczy to tak, to wiem, to każdy to dobrze, nie wiem, to jeszcze dziewiątą tutaj. O, no, tutaj blisko. Hiszpański? Nie, włoski niestety. Znaczy, piękny język, ale ja tam jestem, ja się uczę przedmiotów ścisłych, więc tam mi raczej nie pochodzę, tam był jakiś... Proszę? Tak, tak. A poza tym też bardzo lubię ten instrument. Lubię słuchać i ogólnie też wydaje mi się, że taki jest ładny bardzo wizualnie. No, ślicznie. Zdobudowany. A kogo najbardziej lubisz słuchać? Z jazzmenów to chyba Kenny'ego Garretta. Albo no jeszcze tam nie wiem jak się nazywał w Big Bender tego Charlesa Mingusa, był taki saksofonista na barytonie, który tam grał w tym w, nie Baron jak w, nie w Moaning, tam był taki jeden to też ekstra grał, no akurat coś mnie nie pamiętam. Ale raczej taki jazz nowszy, nie taki klasyczny, chociaż takie utwory też są fajne, ale bardziej funk i te sprawy. Tak, bo inaczej. Bo kochasz funk. Dobra, tak. Nie chcę mi się tego przyjąć. Cześć, bardzo miło było grać, poznać. No, ja też tak myślę. Dobra, to teraz ja trochę pogarniam. Na razie. Miłej imprezy. Nie wariuj. Okej, okay. Nie spijesz się jakoś mocno. Właśnie. Nie połap sobie pauzy. A, no tak, to jest prawda. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Do widzenia. Grać temat, tak? No. Będziemy śpiewać. Wszyscy razem. Dobra. Miarę pamiętasz? No dobra, w sumie. Spróbujemy. Andrzej tyle razy nie zagrał tematu, że... No spróbujmy. Kurwa, bateria rozładowana, prawda? Thank you.
Jak się na temat ten. Później co jest? Po tym już po wejściu. Potem jest takie. No nie wiem, potem jest mega długie po prostu solo, ale chodzi ci coś w podkładzie, tak? Dobra. Zobaczymy.